Obecnie w dobie fotografii cyfrowej mamy olbrzymi komfort, zarówno te proste, jak i zaawansowane kompakty, czy też lustrzanki cyfrowe. Wszystkie te aparaty dają nam możliwość ustawienia parametrów przed wykonaniem zdjęcia, ale również możemy te zdjęcia edytować po ich wykonaniu. Jedną z najważniejszych opcji, jaką daje nam aparat, jest możliwość wyboru tego, czy zdjęcie wykonamy w czarno-bieli, czy w kolorze. W fotografii kolorowej najistotniejsza jest umiejętność operowania barwami. Nie wszystkie zdjęcia dobrze wyglądają w czarno-bieli i nie wszystkie zdjęcia dobrze wyglądają w kolorze. Spójrzmy na poszczególne przykłady, które dużo lepiej, przynajmniej według mnie, wyglądają w kolorze. Na przykład ludzi fotografowanych na różnych festiwalach, w miejscach egzotycznych, najczęściej spotykamy ubranych w kolorowe, wielobarwne stroje i tutaj nie sposób fotografować ich inaczej niż właśnie w kolorze. Fotografując miasto nocą, zauważamy, że częściej zdjęcia wyglądają lepiej w kolorze. Z tego względu, że te ciepłe barwy, pomarańczowy blask lamp nocnych znika w fotografii czarno-białej, a w fotografii kolorowej ta atmosfera i klimat dużo lepiej oddziałują na widza niż czarno-bieli. Przyglądając się niektórym publikacjom w internecie czy w gazetach, zauważamy, że są to zdjęcia bardzo ładne z tego względu, że przedstawiają obiekty, miejsca czy ludzi charakterystycznych właśnie ze względu na kolory, na barwę. Albo weźmy na przykład plaster miodu. Wszyscy dobrze wiemy, że plaster miodu wygląda bardzo ładnie w kolorze, natomiast w czarno-bieli ten plaster miodu przestaje być plastrem miodu. Bywają również sytuacje, kiedy mamy przed sobą monochromatyczną scenę, w której praktycznie brak kolorów, ale jakiś obiekt, jakiś punkt jest jaskrawo kolorowy i w tym momencie korzystajmy to, skadrujmy tak obiekt, żeby ten jeden punkt rzucał się nam w oczy na zdjęciu i był, można powiedzieć tak, wyeksponowany z tego monochromatycznego otoczenia. Wykorzystujemy w fotografii obiekty, które różnią się między sobą kontrastowymi, jaskrawymi kolorami. I chyba jeden z najpopularniejszych tematów, które fotografujemy w kolorze i które najczęściej, najlepiej właśnie w tym kolorze wygląda, czyli zachód słońca. A w fotografii czarno-białej najistotniejsze światło, które wydobywa faktury, podkreśla cienie. Dobrym przykładem mogą być ruiny XVI-wiecznego kościoła, w którym teraz jesteśmy, gdzie praktycznie kolor nie występuje. Ruiny są monochromatyczne, jest gra świateł i cieni i tutaj warto robić zdjęcia czarno-białe. Brzydka pogoda również może być ciekawym tłem dla fotografii czarno-białej. Na przykład Statuę Wolności w Nowym Jorku sfotografowałem we mgle na wysokich czułościach. Zdjęcie charakteryzuje się dużym ziarnem, ale oprócz tego na zdjęciu kolorowym widzimy szum. Natomiast na zdjęciu czarno-białym ten szum znika. Dodatkowo jeśli dodamy lekkie winiety i zwiększymy kontrast, to zdjęcie nabiera oryginalnego klimatu. Fotografia bywa zaskakująca. Czasami zrobimy zdjęcia w kolorze i wydaje nam się, że są idealne, że idealnie przedstawiają sytuację, którą widzieliśmy. Ale jednak po przekonwertowaniu na fotografię czarno-białą okazuje się inaczej, że to zdjęcie jest dużo lepsze w czarno-bieli. Na przykład takie zdjęcia można wykonać na ulicy, tak zwane zdjęcia street photo, czyli fotografia uliczna. Fotografia czarno-biała jest bardzo popularna wśród zawodowców, którzy realizują swoje reportaże, eseje fotograficzne. Podsumowując, polecam Wam wszystkim robienie zdjęć kolorowych, dopiero później decydowanie się na zdjęcie kolorowe lub czarno-białe. Możemy przecież w każdej chwili to zdjęcie zamienić w programie na dowolne, jakie nam się będzie najbardziej podobać.